Juliusz Wern, Tajemnicza Wyspa. Czyta Piotr Balasz. Rozbitkowie powietrzni. Rozdział pierwszy. Huragan w 1865 roku. Krzyk w przestworzach. Balon uniesiony trąbą powietrzną. Rozdarta powłoka. Jak okiem sięgnąć, wszędzie morze. 5 pasażerów. Co się dzieje w koszu? Ląd na horyzoncie. Zakończenie dramatu. Wznosimy się? Nie, przeciwnie. Opuszczamy się. Gorzej, panie Sejrusie, spadamy. Na Boga, wyrzucić balast. Ostatni worek opróżniony. Czy balon wznosi się? Nie. Słyszę, jak gdyby plusk fali. Pod koszem morze. Już tylko jakieś 500 stóp pod nami. W powietrzu rozległ się donośny głos. Za burtę wszystko, co obciąża balon. Wszystko. I niech się dzieje wola Boża. Te oto słowa rozległy się ponad niezmierzoną pustynią wodną Pacyfiku w dniu 23 marca 1865 roku około godziny 4 po południu. Zapewne wszyscy pamiętają potężny wicher północno-wschodni, który szalał w owym roku w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą, kiedy to barometr spadł do 710 mm. Huragan trwał bez przerwy od 18 do 26 marca i spowodował olbrzymie zniszczenia w Ameryce, Europie i Azji w pasie szerokości 1800 mil przebiegającym ukośnie przez równik od 35 stopnia szerokości północnej do 40 stopnia szerokości południowej. Zburzone miasta, lasy powyrywane z korzeniami, wybrzeża spustoszone z wałami wody, które runęły w szalonym pędzie na ląd. Okręty rzucone o brzeg, których liczba według danych biura Veritas wynosiła kilkaset. Całe kraje zrównane z ziemią przez trąbę powietrzną, miażdżącą wszystko na swej drodze. Tysiące ludzi zabitych na ziemi lub pochłoniętych przez morze. Takie oto świadectwo swej furii pozostawił po sobie ten potworny huragan. Pod względem ogromu zniszczeń przewyższył on huragany, które straszliwie spustoszyły 25 października 1810 roku Hawanę i 26 lipca 1825 roku Gwadelupę. Otóż w chwili, kiedy tyle klęsk wydarzyło się na lądzie i na morzu, nie mniej wstrząsający dramat rozegrał się w rozszalałych przestworzach. W tym właśnie czasie balon, uniesiony jak piłka na wierzchołek trąby powietrznej i porwany ruchem wirowym, pędził z szybkością 90 mil na godzinę, kręcąc się dookoła swej osi, jak gdyby unoszony malsztremem powietrznym. Pod rękawem balonu kołysał się kosz, w którym znajdowało się 5 pasażerów, ledwo widocznych wśród gęstej mgły sięgającej aż do fal oceanu i zmieszanej z kropelkami rozpylonej wody morskiej. Skąd przybywał ten statek powietrzny, który stał się igraszką straszliwej nawałnicy? Z jakiego punktu kuli ziemskiej wystartował? Nie mógł oczywiście odlecieć podczas huraganu. A ponieważ huragan trwał już od 5 dni, gdyż pierwsze jego objawy wystąpiły 18 marca, należało przypuszczać, że balon pochodził z bardzo daleka. Nie mógł bowiem przelatywać mniej niż 200 mil na dobę. W każdym razie pasażerowie balonu byli pozbawieni wszelkiej możliwości określenia drogi przebytej od chwili odlotu, gdyż nie mieli żadnego punktu orientacyjnego. Ponadto zawieszeni w samym środku szalającej burzy nie czuli jej gwałtowności. Lecieli, kręcąc się w kółko i nie zdawali sobie sprawy ani z wirowania, ani z ruchu w kierunku poziomym. Wzrok ich nie mógł przebić gęstej mgły kłębiącej się pod koszem balonu. Wszystko wokół nich tonęło w mroku. Nieprzeniknione chmury, które ich otaczały, nie pozwalały im się zorientować, czy był dzień, czy noc. Dopóki utrzymywali się na dużej wysokości, do mrocznej otchłani, w której się znajdowali, nie docierał ani promyk światła, ani żaden odgłos z zamieszkanych obszarów ziemi, ani nawet ryk oceanu. Dopiero nagłe obniżenie się balonu nasunęło im myśl o niebezpieczeństwie, w jakim się znaleźli, lecąc nad falami. Tymczasem balon...